Pod kątem inwestycji rok 2017 miał dwóch bohaterów: jednego drugiego planu, czyli giełdę w Stanach Zjednoczonych i rekordowe wzrosty na indeksach giełdowych. Z drugiej strony tego bohatera pierwszego planu, czyli tak naprawdę kryptowalutę Bitcoin. E, 1000% zwrotu w skali roku myślę, że jest w stanie zachęcić każdego do tego, żeby poważnie rozważać możliwość inwestycji w Bitcoin. Z jednej strony mamy grupę analityków, którzy twierdzą, że bitcoin nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, z drugiej strony mamy też ten głos rozsądku tych wszystkich, którzy twierdzą, że no mamy do czynienia jednak z aktywem dość mocno ryzykownym. Przyjdzie ten moment, w którym ten inwestor, który cieszy się dzisiaj spektakularną stopą zwrotu, zacznie realizować zysk. Skoro zacznie realizować zysk albo zaczął już ten zysk realizować, będzie chciał ulokować tą nadwyżkę kapitałową w różnego rodzaju aktywa. Oczywiście w pierwszej kolejności będzie chciał zabezpieczyć tą część zysków, którymi ryzykować już nie chce. W pierwszej kolejności zwróci się do tych inwestycji alternatywnych, które historycznie z zasady zawsze ze swojej natury były doskonałą formą zabezpieczenia, szczególnie na te czasy niepokoju. Złoto. W formie fizycznej, sztabki monety. Zobserwowaliśmy to w roku 2017 wzrost właśnie e, sprzedaży czy popytu właśnie na fizyczne złoto w postaci sztabek i monet, rynek nieruchomości i każda inna forma, która pozwala zabezpieczać e, zarówno kapitał, jak i to, co udało nam się e, nagiełczyć, na bitcoinie zarobić.